Dzisiaj, moi drodzy, o problemach, które miał Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wobec tych wszystkich objawień i rzeczy, które się działy, o których święty Paweł musiał mówić głośno, żeby z tego nie weszły jeszcze gorsze rzeczy. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc do Ciebie, wołamy: działaj w nas swoją mocą, bo kolejny dzień naszego życia pragniemy zawierzać Tobie, Bogu żyjącemu, Bogu pełnemu dobroci. U świętego Pawła w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, 17 wersecie czytamy: nieustannie się módlcie. A w liście do Koryntian w 6 rozdziale: kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Daj nam, Panie, tak przeżywać cały dzień dzisiejszy. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie kibli. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym wasz wzrok zwrócić na końcową część pierwszego czytania. Jaką? Posłuchajmy. Ale gdybyśmy my lub anioł z nieba głosili wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne słowa. Dlaczego? Dlatego, że święty Paweł wie, co dzieje się wśród Galatów w odstąpieniu od prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas też ciekawa podpowiedź, ponieważ on sam siebie stawia jako tego, którego należałoby odrzucić, gdyby zaczął głosić Ewangelię inną od objawionej. Wiecie, wybrałem dzisiaj ten fragment, ponieważ trudno mi przejść obojętnie wobec tych wszystkich rzeczy, które podszywane są jako prawdziwa Ewangelia, podczas gdy prawdziwą Ewangelią nie są. We wszystkich miejscach na świecie, gdzie aktualnie objawiają się najróżniejsze anioły, czy też archaniołowie, a nawet święci, Matka Boża, święty Józef, jeżeli te postaci, bo tak to trzeba powiedzieć, łącznie z Panem Jezusem, objawiającym się różnym wizjonerom, mówią rzeczy różne od Ewangelii, niezgodne z tym, czego naucza Kościół, na starcie są to objawienia przekreślone. Nie może być tak, że Pan Jezus jest wewnętrznie podzielony. Nie może być tak, kochani, że Pan Jezus z jednej strony naucza o przebaczeniu, a z drugiej strony o nienawiści wobec swoich bliskich w taki sposób, by tego przebaczenia wobec nich nie było. Nie może być tak, że Kościół uznał coś za prawidłowy i godziwy sposób przyjmowania Komunii Świętej. Myślę tutaj o sposobie przyjmowania Pana Jezusa na rękę, nawet gdyby komuś się z nas to nie podobało, by teraz Matka Boża, aniołowie i Pan Jezus sam stawali i mówili, że to jest herezja i nieprawda. Ponieważ Kościół ma klucze, co zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I obietnice, że bramy piekielne go nie przemogą. Więc jeżeli kolejne osoby się od Kościoła odłączają, jeżeli kolejne osoby nie uznają nauczania Kościoła, to wcale nie oznacza, że ten Kościół pobłądził. Na mocy słów Jezusa mamy pewność. Kiedy przeanalizowałem kilka osób, które w ostatnim czasie odeszły od Kościoła, znanych lub mniej znanych, wszystkie te osoby popełniły błąd dotyczący subiektywizacji ich objawienia, czy też błąd dotyczący subiektywizacji rozumienia jakiegoś Bożego natchnienia. Nie wszystkie natchnienia
które przychodzą do nas, są od Pana Boga. Jak to? Mówiłem to na jednej z ostatnich moich konferencji. Mianowicie, jeżeli człowiek wchodzi na modlitwę i nie ma konkretnego doświadczenia na modlitwie Boga, po czym on to pozna? Że to nie Bóg do niego mówi. Ano po tym, że po pierwsze, jak powiedzieliśmy sobie, nie będzie to spójne z nauczaniem Kościoła, a po drugie, nie będzie się z tego nic działo. To znaczy, jeżeli Bóg mówi komuś, wstań z wózka i ten człowiek jest przekonany, że to mówi Bóg, to po takim doświadczeniu objawienia, tak powiedzmy sobie wprost, ten człowiek powinien wstać z wózka. A jeżeli nie wstanie, a człowiek mówi, że to powiedział mu Bóg, no to jak to jest możliwe? Co chcę powiedzieć? Większość modlitw, żeby nie powiedzieć wszystkie, to bardzo często rozmowy ze samym sobą. Bóg daje nam słowo, którego my nie wymyślamy. Jego myśli nie są naszymi myślami. A kiedy daje już słowo, to jest to spójne z tym, co powiedział. Nie bójmy się zatem tego, z jednej strony, by słuchać, ale z drugiej strony nie lekceważmy też tego, by to, co usłyszymy, badać, roztrząsać, przyglądając się temu, czy rzeczywiście to był Boży głos, czy chociażby wytwór naszej wyobraźni, czy też wytwór naszego intelektu. To dzisiaj tak bardzo na poważnie. No i odpowiadam na kolejne pytanie dotyczące tego, co będzie z tymi osobami, które zabłądziły, zakręciły się w tym wszystkim. Moi drodzy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile dana osoba tak naprawdę ma oczy zamknięte na Boże tajemnice i na ile była tak naprawdę rozumna wobec tego, co robiła. Więc zostawmy to do żniwa. To znaczy, nie chodzi mi, by nie pokazywać pewnych błędów, nie zwracać na nie uwagi, że ktoś gdzieś odszedł na jakąś już stronę, która nie jest spójna z tym, co mówi wiara katolicka. Natomiast siłowe rozwiązania, mówię w cudzym słowie, są niejezusowe. Jak Pan Bóg będzie patrzył, wierzę, że będzie patrzył przez pryzmat miłości. Trudno zaglądać do czyjegoś serca, czy to serce jest zatwardziałe na Bożą prawdę, czy po prostu jest tak oszukane przez diabła. Na szczęście nie my będziemy to czynić w takim wymiarze, że to nie my będziemy zaglądać do serca człowieka, by ostatecznie podjąć jakąkolwiek decyzję dotyczącą tego, gdzie on ma być. No dobra. Na pytanie też chyba troszkę odpowiedziałem przynajmniej. Na ten cały nowy tydzień niech Was błogosławi, broni, prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Subskrybujemy, lajkujemy i cały czas książka, którą obiecałem w wydawnictwie, że będę przypominał co jakiś czas, no bo przecież oni nam tę książkę wydali. I do zobaczenia jutro.